Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski. Proszę iść na moją stronę www.cejrowski.com i tam jest pasek z promocją zestaw szkolny z gratisem dla mamy. Trzeba dodać do koszyka zestaw edukacyjny Mapa Polski dla dzieci, obie książki biznesowe dla dzieci z serii Julek. Przy okazji proszę przeczytać tekst w dzienniku pokładowym na cejrowski.com na ten temat. I gdy Państwo pójdą z tym wszystkim do kasy, to tam się doda prezent dla mamy. Krem do rąk, trawa cytrynowa za 1 grosz. To jest skandal, bo ten krem jest normalnie za 25 zł, ma bardzo naturalne składniki. Wszyscy chwalą, że jest fantastyczny, więc o tym, dlaczego on jest za 1 grosz, to ja sobie z personelem porozmawiam, ale na razie Państwu się udało, jest za 1 grosz. A mój sklep to sklepkolonialny.com. Studio Dziki Zachód. Punktualnie o godzinie 17 startuje Studio Dziki Zachód. Wprawdzie na zegarze w studio Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu jest godzina 9.10, a u Wojciecha Cejrowskiego, która jest godzina jak w jakim samopoczuciu jest pan, panie redaktorze? No, jestem w doskonałym samopoczuciu, bo Krzysztof Skowroński ich mnie rzucił, a teraz do mnie wrócił. To już tak się czuję jak panna, która zgoliła się na łyso po poprzednim chłopaku, a teraz może zapuścić Loki od nowa. U mnie 8. A co? A u nas 9.10. Bo prawdopodobnie macie zegar satelitarny, a satelitami steruje Davos. Z Davos się steruje też Billem Gatesem, innymi sprawami. I uznali, że ma być 9.10 u was. No. Coraz z tego Davos coraz trudniejsze informacje trudne informacje przychodzą rozmaite, bo Davos teraz informuje o tym, co się wydarzy do 1 grudnia w Europie i liczą, ile osób umrze z powodu COVID-19. Taka informacja przynajmniej jest na portalu Interia. I oni pewnie wiedzą, ile osób umrze, gdyż to jest wszystko jakoś zaplanowane w ramach szczepionki. Miały być dwie dawki, teraz się okazuje, że trzeba trzecią mieć, czyli te pierwsze opowieści były nieprawdą, albo nieprawdą były opowieści, że sprawdzono te szczepionki i że wystarczą dwie dawki. No, któreś z tych dwóch musiało być nieprawdą, coś nie wyszło. Natomiast ja przeczytałem na szybko Davos, kiedy nagle pojawił się on trochę niestosownej porze i w niestosownym miejscu, tak jakby wybranym celowo, ten huragan Aida, czy Ida, jak tam go w Polsce nazywają, nie wiem. I otóż w dokumentach Davos są informacje, i to nawet w takim tonie buńczucznym, na temat tego, w ramach informacji dotyczących klimatu. Jedno z sympozjów w Davos dotyczyło tego, że nauczyliśmy się kontrolować klimat, możemy wywoływać deszcze dużo lepiej niż Józef Stalin za pomocą spuszczania z samolotów tlenku czegoś, srebra czy czegoś tam, na chmury od góry, żeby w czasie parad pierwszomajowych i defilat, broń Boże, nie padał deszcz, bo to źle wygląda. No więc Ruscy się nauczyli, to już w 50-tych latach umieli robić, że się rozpyla coś ponad chmurami i to powoduje skroplenie tych chmur i deszcz spada wtedy, kiedy chcemy, a potem już chmur nie ma i nie spada. No a w Davos chwalono się, że potrafią kontrolować klimat dużo lepiej. No przecież minęło tyle lat, że potrafią dużo lepiej. No 70 lat od tamtych pierwszych prób dziecinnych i w tej chwili potrafią spuszczać deszcze oraz robić różne inne rzeczy. Nie od lat pojawiają się też spiskowe teorie na temat tego, że te na niebie, jak samolot przelatuje, to kiedyś zostawiał taką krótką ścieżkę po sobie, odrzutową, i dzieci na to patrzyły, dzieci Krzysio Skowroński i Wojtek Cejrowski patrzyły na to, że to za samolotem się ciągnie, a potem znika. A teraz nie znika, tylko się utrzymuje wiele godzin. Silnik się od tamtych czasów nie zmienił, Boeingi są takie same,
jak były wtedy, kiedy myśmy na nie patrzyli. Technologia w tych silnikach się nie zmieniła, to czemu teraz one inaczej latają, wyżej latają? Co tam się zmieniło? I jedna z teorii spiskowych mówiła o tym, że opryskują nas czymś i to tam siedzi potem w powietrzu i powoli opada i dlatego nie znika ta smuga. I w Davos się przyznali do tego, że rzeczywiście stosują opryski i wycofują się z wyśmiewania tych teorii o tym, że za samolotem jak się ciągnie, to jest przecież nieprawda, zmyślacie coś, niczym nie opryskujemy. Tylko w Davos się pochwalili w drugą stronę. Tam to zapomnieli, że się wyśmiewali z teorii spiskowej, tylko się teraz przyznali do teorii spiskowej, ale podając to jako swój sukces i order na piersiach, tak, nauczyliśmy się kontrolować klimat, bo przecież ta planeta za chwilę się zapadnie klimatycznie, więc musimy działać w kierunku kontroli klimatu. No i umiemy, już różne rzeczy umiemy, potrafimy wywołać huragan w momencie, kiedy się zmieniają chmury i miałaby być jakaś brzydka trąba powietrzna, to my możemy ją wcześniej, tak jak Stalin to robił. Wcześniej możemy ją rozkręcić, spuścić, żeby to się odbyło nad oceanem, a nie dobiegło do lądu. No, jak się potrafi coś takiego robić, to można równie dobrze spowodować, żeby ta trąba powietrzna czy huragan się pojawiła w pobliżu lądu wtedy, kiedy trzeba odwrócić uwagę od Afganistanu. I to są moje, oczywiście, to są moje teorie spiskowe, ale ja wyciągam wnioski logiczne z teorii spiskowych, które były spiskowe, a dzisiaj już nie są, tylko są teoriami z Davos i wyciągam takie, być może przesadne wnioski z tego, czym się Davos chwaliło, że potrafią trąby powietrzne kontrolować i huragan. Więc być może ten huragan, który się pojawił akurat tam, gdzie była 16 lat temu Katrina, akurat przeszedł przez Nowy Orlean i akurat idzie w te miejsca, gdzie jest najwięcej dziennikarzy, bo on tam przez Tennessee w kierunku, tam ogólnie w kierunku Nowego Jorku, no to żeby odwrócić uwagę Amerykanów od tego, co Biden zrobił, to jest doskonałe, bo jak wczoraj się newsy puszczało w telewizorze, czy przedwczoraj, to te trumny, które wylądowały, były na drugim miejscu w stosunku do atakującego, o Davos dzwoni do ciebie, do atakującego huraganu Ida. No i człowiek podejrzliwy, a dziennikarz ma być podejrzliwy, obywatel ma być też podejrzliwy wobec władzy. Ma podejrzenie, że... A może to nie przypadek? Da, nie tylko wnioski, ale nawet trąbę żeś wyciągnął i w nią zagrzmiał teraz. No tak, zagrzmiałem w trąbę, to teraz następne wnioski. Otóż bardzo wiele osób mówi, w tej chwili to raczej ci, którzy tam ogólnie Bidena i jego politykę popierają, to ich jest coraz mniej teraz, ale oni tak bronią tego wszystkiego, co się dzieje w Afganistanie, mówiąc, że rozmowy z talibami to nic złego, bo Taliban to jest coś innego niż ISIS i inne organizacje terrorystyczne, że Taliban to tam jest jedno z plemion, które chce rządzić w Afganistanie i oni mają taką organizację o nazwie Taliban, ale w zasadzie to można by ich przyjąć do ONZ-u, bo to nie jest absolutnie, to w ogóle nie jest to samo, co ISIS. W tej chwili ISIS-K ma takie rozwinięcie, nie wiem skąd to K się wzięło, ale już tam pomijam to, ISIS to ISIS, nie? I jak się słyszy, że Taliban to są jacyś bardziej cywilizowani goście, czyli co, ucinają głowę inaczej, kamienują trochę inaczej, zakładają burka, teraz będzie nie tylko czarna, ale będzie też różowa dla kobiet, żeby one mogły wyrazić swoje ja spod tej burki, gdy mąż pozwoli wyjść z domu. No nie wiem, czym się różnią, ale moim zdaniem się nie różnią niczym. Popatrzmy na to, kto jako pierwszy poparł talibów na kuli ziemskiej. Terrorystyczne organizacje pod tytułem Iran, Hezbollah i Hamas. To były pierwsze trzy organizacje rozpoznane na całym świecie i uznawane za ładnie istniejące, które poparły Taliban i przejęcie władzy w Afganistanie. Nikt inny tego nie zrobił. Tylko te trzy terrorystyczne grupy. I drugi czynnik, na który zwracam uwagę i ciekawi mnie, co pomyśli sobie Krzysztof Skowroński o tym. Otóż Biden, kiedy kazał wojsku uciekać z bazy Bagram i kilku innych miejsc, no to nie powiedział im, co mają zrobić z 5000 więźniów, które w tych bazach no, złapali terrorystów i ich wsadzili do klatek. I teraz była instrukcja ewakuować się w pośpiechu, wyjeżdżać, nie oglądając się na cywili albo ani na nic, tylko zabierajcie się stamtąd. Wódz naczelny Biden wydał taki rozkaz. No i powstaje pytanie, to co mamy zrobić z tymi klatkami, gdzie jest 5000
terrorystów, których wyłapywaliśmy przez ostatnie lata i trzymamy ich na terenie Afganistanu za różne akty terrorystyczne. Co z nimi zrobić? No, mamy spakować te 5 tysięcy osób i do bazy Guantanamo przerzucić, czy na teren Stanów Zjednoczonych, czy co mamy z nimi zrobić? Nie było instrukcji innej poza tym, że no, z powodów, uwaga, humanitarnych trzeba otworzyć te klatki i ich wypuścić. Więc najpierw przez 20 lat armia amerykańska wyłapywała terrorystów i miała 5 tysięcy osób wyłapanych w klatkach, które czekały na przeróżne procesy. A teraz Biden kazał ich wypuścić. I to jest jedno. No, ewakuacja tego trzeba wypuścić, bo co innego można zrobić, a jak ich się nie wypuści, to przynajmniej klucz rzuć się do klatki, sami się wypuszczą. I teraz, co się stało z tymi ludźmi? Część tych osób została przyjęta natychmiast w poczet talibów, że tam do władzy poszli, do sił, które mają robić porządek w Kabulu. Oni nie uciekli gdzieś do swoich krajów albo wiosek paść kozy, tylko natychmiast przyłączyli się do Talibanu. I to jest odpowiedź na to, czym się różni Taliban od ISIS. Niczym. Taliban, talibowie to jest organizacja terrorystyczna, a czy ona ma jakąś ekspozyturę w postaci takiej grupy jak ISIS, to z naszego punktu widzenia obojętne. Bo to tak jakbyśmy się zastanawiali, czy armia amerykańska ma jeszcze siły specjalne, albo czy polska armia ma oddziały GROM. No ma. No i Taliban ma oddziały swoje GROM w postaci ISIS, które to mogą ci zrobić wszystko, włącznie z wysadzeniem dwóch wież, a ponieważ teraz nie ma dwóch wież, to Krzysztof Skowroński za 2 lata mi powie, miałeś rację, oni tę jedną, która jest w Nowym Jorku, wywalą w powietrze. Tę jedną zbudowaną na miejscu tamtych dwóch. I zrobią to tym samym sposobem, którym zrobili poprzednio, poprzez walnięcie samolotami, bo to jest ich... To jest ich sposób bycia. Właściwie nawet trudno powiedzieć, że sposób walki. I tym razem żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyśle wojsk do Afganistanu, bo już wie, czym to się skończy. Nie. Tutaj się nie zgadzam absolutnie. Jeżeli to jest jedyny twój komentarz, to muszę kontrować od razu. Otóż jak się pojawi jakiś prezydent amerykański, a nie tylko pusty garnitur w postaci Bidena, to ta sprawa jest do załatwienia prosto i szybko. I tam trzeba natychmiast wrócić, chociażby po to, żeby zabrać bądź zniszczyć sprzęt. Tam trzeba doładować mnóstwo wojska. Trump nigdy nie mówił o tym, że to ma być takie wycofanie, jakie zrobił Biden. Tam był plan. Wycofanie było warunkowe. I ta umowa, do której teraz się odwołuje Biden i w mediach słyszę polskich, że tam Trump przecież się dogadał z talibami i no ja teraz biedny Biden, pusty garnitur, muszę kontynuować to, co tam Trump zarządził. We wszystkich innych sprawach nie musi kontynuować, tylko poodwracał procesy, czyli co Trump zarządził, to on po prostu skasował, a w tym jednym przypadku trzyma się, tylko wydłużyłem se termin do 31 sierpnia, żeby na rocznicę Solidarności zakończyć tę brzydką wojnę. No więc Trump dogadał się rzeczywiście z Talibanem na warunkowe wycofanie wojsk amerykańskich. I warunek polegał na tym, że nie dotykacie palcem żadnego Amerykanina. Ani na waszym terenie, ani na naszym, ani nigdzie na planecie Ziemia plus Księżyc. To był warunek. I my się wycofujemy stopniowo, pozostawiając pewne siły, które mają wspierać obecną demokratyczną władzę w Afganistanie, do której możecie się przyłączyć jak chcecie, to się tam dogadajcie na swoim terenie, ale ta władza zostaje, a przede wszystkim zostaje wojsko, które wyszkoliliśmy i wyposażyliśmy, afgańskie wojsko. Po to, żeby nie wybuchła na nowo wojna i żeby nie odrodził się terroryzm na waszym terenie. I taka była umowa, kiedy Taliban, testując Trumpa, złamał w bardzo drobny sposób jeden z warunków tej umowy. To dostali tą ogromną bombą, żeby się przekonali, że Trump nie rzuca słów na wiatr. On powiedział, ja was wszystkich zniszczę. Jeżeli warunki tego wycofania będą przez was naruszone, to znaczy, że nie ma tej umowy i ja was rozwalę wszystkich. No i pokazał im tę największą bombę. Następna większa to już tylko atomówka mogłaby być. I
od 18 miesięcy nie mieliśmy żadnych incydentów, dopóki się nie pojawił Biden. Więc to, co zarządził Trump i na co się dogadał, to było warunkowe, pod konkretnymi warunkami, wycofanie, a to, co wykonuje Biden, to jest ewakuacja w panice. Ale ponieważ porównuje się to wszystko z Wietnamem, do Wietnamu Amerykanie nie wrócili. Tak samo już Amerykanie do Afganistanu nie wrócą nigdy. Tak, i komentarze wojskowych wczoraj oglądałem i z tamtych czasów i współczesnych, którzy mówili, że wojna w Wietnamie nie była przegrana przez armię, tylko przez polityków. Pennsylvania Avenue zawiniła. I w tym przypadku wojna w Afganistanie też nie została przegrana przez armię, bo od 18 miesięcy nikt nie zginął i panował spokój na tamtym terenie, a Taliban siedział w swoich norach jak szczury albo karaluchy i trzymał się tego, co im Trump kazał. No, ale przyszedł Biden, czyli Pennsylvania Avenue 16:00 i zepsuł wszystko, co było dobre. Wszystko zepsuł. Poza tym wczoraj wypłynęła informacja taka z Departamentów Stanu i innych okolic, że Taliban oferował Bidenowi kontrolę nad całym Kabulem do czasu ewakuowania wszystkich Amerykanów i osób innych, które chce ewakuować Ameryka do siebie. Taliban nie chciał mieć na swoim terenie wrogów klasowych z własnego narodu, więc Taliban się zgodził. Dobra, zostawiamy wam Kabul, ewakuujcie sobie, nie wchodzimy tam, ewakuujcie z wszystkich swoich kolaborantów, tłumaczy i innych lekarzy, którzy pracowali na rzecz armii amerykańskiej, bo my ich w zasadzie nie chcemy. Możemy potem chodzić od domu do domu i obcinać im głowy, ale po co nam to? Wolimy przejąć władzę bez tego, będziemy lepiej wyglądać. Natomiast kiedy Biden usłyszał, ekipa Bidena, że Taliban oferuje cały Kabul, to ekipa Bidena powiedziała, nam wystarczy samolotnisko. No i w takiej sytuacji zostali, gdzie mieli kilka bramek na lotnisko, samolotnisko wczoraj ostrzelane jakimiś rakietami czy moździerzami. Na szczęście armia amerykańska ma coś takiego jak nad Izraelem, ta kopuła rakietowa, która powoduje, że jak coś leci w kierunku Izraela, to automaty odpalają stosowne urządzenia i rakiety i rakieta przeciwnika jest zniszczona w powietrzu. Amerykanie mają też mniejsze na skalę przemysłową urządzenia tego typu i rozstawili je dookoła lotniska i w momencie, kiedy ktoś tam próbuje z moździerza albo z rakiety krótkiego zasięgu walnąć w nich, to sobie z tym radzą. A taki sprzęt mają bardzo ciekawy. Natomiast Biden oddał Kabul. Powiedział, mnie jest Kabul niepotrzebny, weślemy wam listę z nazwiskami obywateli, których chcemy ewakuować i izometryczne fotografie wam wyślemy i wy nam ich przyprowadzicie do bramki, a my ich ewakuujemy. No to takie porządki. A w efekcie nie ewakuował wszystkich Amerykanów i to jest największy skandal w tej rozmowie. Nie ewakuował Biden ani jego ekipa wszystkich obywateli amerykańskich z Kabulu, nie mówiąc o innych miejscach w Afganistanie, których już nie kontrolują, odkąd się wycofali. Amerykanie są rozproszeni po całym terenie Afganistanu. To nie ma jedno miasto, tylko Kabul, tylko są jeszcze inne okolice i tamtych Amerykanów to już w ogóle nawet nie wiadomo, jak przywieźć do Kabulu, nie mówiąc o lotnisku. No i to jest skandal, bo amerykańska doktryna do tej pory była taka, nie zostawiamy nikogo za plecami, upomnimy się o swojego. Jeżeli trzymacie jakiegoś naszego więźnia gdziekolwiek na kuli ziemskiej, to wyślemy kogoś po niego i go wyjmiemy od was. Będziemy o niego walczyć do końca. Nikogo nie zostawiamy. Tak jak u nas jest taka dobra zasada w kopalniach, jak jest zawał. Że nie zostawiamy zwłok pod ziemią, tylko musimy je znaleźć, nawet jeżeli to po 2 tygodniach wiadomo, że to będzie trup. To mamy go znaleźć w kopalni i wyciągnąć. To chodzi o to, żeby człowiek, który umiera za zawałem, wiedział, że przyjdą po mnie. Ja muszę tylko przeżyć. Kiedyś po mnie przyjdą. Za wszelką cenę po mnie przyjdą. I tak do tej pory myśleli obywatele amerykańscy, którzy byli zakładnikami w różnych krajach. W różnych konfiguracjach terrorystycznych i nieterrorystycznych, bo przecież piraci somalijscy jacyś są, którzy po prostu dla okupu łapią ludzi. Amerykanin, który gdzieś był złapany, wiedział, Ameryka po mnie przyjdzie. Ja muszę się trzymać na paznokciach życia. Bo jeśli tylko zdołam przeżyć, to kiedyś po mnie przyjdą mnie odbić. Biden to wszystko zawalił.
I teraz spróbuj znaleźć gdziekolwiek na kuli ziemskiej kogoś, kto zgodzi się być tłumaczem dla armii amerykańskiej w jakimś innym zapalnym regionie. Po czymś takim, jak on zostawił nawet swoich obywateli i nie umie ich policzyć. To wszystko, co powiedziałeś, to nie są cytaty z CNN-u. Nie, i właśnie dziwią mnie też cytaty z polskich gazet i z polskich telewizji. Ja mam wrażenie, że wysłali korespondenta, który dostał przepustkę do Białego Domu, chodzi na konferencję w Białym Domu i co usłyszy, to powtarza. Zamiast sprawdzić w jakichś innych źródłach. Bo to, co ja mówię, to są powszechnie dostępne źródła wszędzie w Ameryce, poza konferencją prasową przedstawicieli Bidena w Białym Domu. No jeżeli ktoś tylko na tę konferencję chodzi, no to takie informacje różne przekazuje, na przykład, zacytuję Polsat, żeby nie było, że ciągle telewizję polską krytykuję. Amerykanie zastrzelili dwóch wysokich rangą terrorystów z państwa islamskiego jadących samochodem, którzy zamierzali dokonać kolejnego ataku na lotnisko po tym ataku najważniejszym, od którego się zaczęło. I teraz ważne jest słowo wysokich rangą terrorystów z państwa islamskiego. To sformułowanie jest istotne. To jest sformułowanie Białego Domu. Natomiast na konferencji prasowej w Pentagonie, która się odbywała w tym samym czasie, rzecznik prasowy wojskowy powiedział zupełnie coś innego, że zabili jednego pomocnika i jednego organizatora. Te sformułowania, których użył, wskazują na najniższych rangą terrorystów, na popychadła, na szeregowców. No więc w Białym Domu mówią, że zastrzelili dwóch wysokich rangą terrorystów, natomiast wojsko w tym samym czasie informuje bardziej uczciwie, że no zastrzeliliśmy jakieś dwie płotki, które jechały kolejnym samochodem, ale mózgu tej operacji nie zniszczyliśmy. Więc to, co mówisz, że te informacje nie docierają do polskich mediów, no widzę, że nie docierają i dziwię się, że nie docierają. Dziennikarze być może są leniwi, siedzą w Waszyngtonie i tylko do Białego Domku chodzą. Ale dociera głos Wojciecha Cejrowskiego, studio Dziki Zachód, prosto z Arizony. I nie tylko głos Wojciecha Cejrowskiego dociera, ale też piosenki, które wybrał. Tak, i nawet pasuje ta akurat do tego, o czym mówiliśmy w pierwszym segmencie, bo ona opowiada o Heartland, czyli o sercu Ameryki, a nie o obrzeżach. Jeżeli wysyłamy dziennikarza na obrzeża, do Nowego Jorku albo do Waszyngtonu, na wybrzeżu atlantyckim, to on się dowiaduje o sprawach brzegowych. Natomiast środek Ameryki żyje czymś innym. Studio Dziki Zachód. No, ciekawy jestem, czy byś chciał przeprowadzić z prezydentem Bidenem wywiad. No to musiałbym... właściwie, tak jak mówiliśmy ze 4 tygodnie temu, jak jeszcze Krzysztof Skowroński chodził do mnie, propozycja jest taka, żeby Biden swój teleprompter odwrócił przodem do nas, to se szybciej sami damy radę, niż jak on tam będzie dukał i się mylił. No więc to no, mógłbym przeprowadzić, ale to taki, że teleprompter mi dajcie jego. Przecież to nie on wszystko wymyśla i pisze. Ostatnia jego wpadka to kiedy się przyznał, że otwierając kartkę kolejną, grzebał, nie mógł się dogrzebać na konferencji prasowej. I znajdą to państwo w sieci. Jak on mówi, to teraz kazano mi żebym pierwsze pytanie wziął od dziennikarza tam CBS. Już nie pamiętam, czy CBS, czy której stacji, ale przeczytał sam, że ktoś mu kazał pierwsze pytanie przyjąć od. No i druga taka wpadka kolosalna to jest, jak kończył swoją wizytę w jednym z urzędów i tam siedzą wszyscy dookoła za szybkami z plexiglasu, żeby nie nachuchali na siebie zaszczepieni, ani na prezydenta, żeby nie zachuchali zaszczepionego. I on mówi, no właściwie mi nie kazali odpowiadać na pytania, ale jedno przyjmę. I pokazał na jakąś panią palcem, która mu natychmiast zadała pytanie o Afganistan, a Joe Biden wtedy zabrał swój segregator z kartkami i powiedział, na pytania o Afganistanie nie odpowiadam. I wyszedł. W najgorętszym momencie, kiedy dzieje się Afganistan.
No dobra, odpowiem na jedno pytanie. A nie, o Afganistan to nie odpowiem. No więc nie, myślę, że nie ma sensu, żebym ja się z Bidenem spotykał. Jeszcze się zarażę czymś, bo jeżeli on jest zaszczepiony i zaraża i musi maskę nosić, żeby mnie nie zarazić, to ja się boję zarazić. No nie chcę z nim gadać. Może on jest wielkim strategiem, tylko tego nie potrafisz odszyfrować. Posłuchajmy w takim razie Baracka Obamy, który wyganiał go z gabinetu, kiedy rozmawiano o sprawach międzynarodowych. I nawet się przyznał sam Barack do tego, że rzeczywiście musiałem wypraszać Bidena, kiedy był na niego wkurzony jeszcze w czasie swojej kadencji. Tam któryś to powiedział. Nie po, nie teraz, kiedy książki pisze i chce, żeby się lepiej sprzedawały, więc takie smaczki wrzuca. Tylko w trakcie urzędowania powiedział, że tak, muszę czasami Joe przegonić, bo przeszkadza, kiedy my omawiamy sprawy międzynarodowe. I powiedział też Barack Obama i kilku innych o Bidenie, że we wszystkich kwestiach międzynarodowych Biden był zawsze po złej stronie. Czyli zawsze się mylił. Jak mówił, żeby wjechać gdzieś do jakiegoś kraju, to nie należało wjeżdżać. Jak mówił, żeby nie wjeżdżać, to właśnie należało wjechać. Jak mówił, że nie można rozwalać terrorysty tego tu z nazwiska imienia, to należało go rozwalić. Więc mylił się przez całą swoją karierę 50-letnią, mylił się we wszystkich sprawach międzynarodowych i teraz mamy spiętrzenie tej pomyłki. No to, co zrobił w Afganistanie, to jest... Same pomyłki i sąd wojskowy się należy. No dobrze, to już postawmy... Mogę przeczytać albo wywiesić na naszej stronie, ile sprzętu zostawili, bo to jest tabelkę znalazłem, to są z Departamentów Stanu, z rządowych stron spisane rzeczy, ile kazał sprzętu porzucić i jakiego. 22 tysiące Hummerów, takie samochody, tylko podrasowane pod wojsko. Tankietek 155 sztuk. Takich prawie czołgów do przewozu ludzi w środku, które są odporne, jak wjadą na minę, to jadą dalej. Mina się rozwaliła, on se jedzie dalej. 170 sztuk. 42 tysiące samochodów armijnych. 42 tysiące. Nazwijmy takich tam pick-upów, no, wojskowych. Karabinów maszynowych 65 tysięcy. Karabinów innego typu 350 tysięcy. Ja zaokrąglam te liczby, państwo sobie poczytają. To jest więcej niż liczy armia talibów cała, plus armia Afganistanu, ta, która zdezerterowała. Dla każdego jest karabin. No, pistoletów 126 tysięcy i tak dalej. Z sił lotniczych to zostawili Black Hawki, 33 sztuki. To wystarczy Ruskim i Chińczykom po jednym albo po dwa sprzedać, żeby oni zrobili na zasadzie odwrotnego inżynierstwa, żeby sobie technologię pozyskali, która była tajna. No i z dużych samolotów zostawili 4 ogromne transportowce, to można każdą bombę przewieźć czymś takim i całą masę jeszcze innych, między innymi 10 takich Cessna samolotów przygotowanych do zrzucania czegoś, co wybuchnie tobie na głowie. Resztę pokażę państwu w sieci, bo nie ma co przez radio wyliczać, ale to koszmarne jest, bo najlepiej uzbrojona teraz będzie armia na świecie, to będą ci terroryści z Afganistanu. To... Możemy skończyć ten temat, bo on jeszcze się nie skończy przez następne 20 lat, gdyż wojny nie kończy się wtedy, kiedy ma się chęć skończyć wojnę, tylko wojna się kończy wtedy, kiedy się skończyła. Więc nie można zadekretować końca wojny. Akt podpisania kapitulacji po I wojnie światowej i po II wojnie światowej to nie była data wybrana, bo nam jakoś pasuje, to umówmy się, że dzisiaj kończymy konflikt zbrojny, tylko pokonaliśmy Niemców i dlatego podpisujemy akt kapitulacji. Wojna się skończyła dlatego, że myśmy ich pokonali, a nie dlatego, że chcemy na kalendarzu zaznaczyć datę.